Hej, witajcie, z tej strony Noxy, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego rework Asasynów jest potrzebny. Temat jest aktualny, bo teraz kiedy to nagrywam, skończył się sezon 6, jeszcze nie można grać rankedów i rework Asasynów prawdopodobnie zostanie wprowadzony w następnym patchu. Tego akurat nie jestem pewien, czy to będzie w następnym patchu, czy jeszcze później, ale na pewno będzie wprowadzony i dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, czy jest to dobry pomysł i w zasadzie po co to robić. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, trzeba najpierw zapytać się, czy coś jest nie tak z aktualnym systemem, czy teraz asasyni są w jakiś sposób źli? No i pomyślmy teraz o asasynach jako o klasie. Jakie jest ich zadanie? Asasyn, od razu zabójca, od razu nam się kojarzy z osobą, która wbija się do walki, zabija swój cel i w jakiś sposób ucieka. To są takie pierwsze skojarzenia, które przynajmniej mi przychodzą do głowy. I jednym z dużych problemów, jakie może mieć postać, jest to, że nie potrafi pełnić swoich funkcji. Może być tak z kilku powodów. Albo brakuje jej obrażeń, albo brakuje jej sposobu na zbliżenie się do swojego celu, albo nie może uciec potem z walki i ginie jeden za jeden. Chociaż to jest jeden z mniejszych problemów z całej trójki. I generalnie co możemy z tym poradzić? Nie zawsze możemy coś zrobić na damage. Nie zawsze możemy dać postaci bardzo dużo mobilności. Trzeba te rzeczy w jakiś dobry sposób sparować i ten rework będzie w różnych postaciach różne rzeczy zmieniał. Na przykład Zedowi, który teraz jest w nie najlepszej sytuacji, to będzie dawany dodatkowy damage, który będzie dostawał chyba jak zabije kogoś ultem. Damage będzie oddawany mu na stałe. Jest to bardzo fajny system, bo nagradza za to, że wbija się w swój cel. Jednocześnie może sprawić, że on będzie snowballową postacią, ale dalej na Zeda jest tyle counterplayu, że nie powinien to być taki problem. Akurat Zed może i wskakiwać, i wyskakiwać z walki. Co na przykład dzieje się z Katariną? Katarina nie narzekała na brak damage'a, nie narzekała również na to, że nie ma jak wejść do walki. Czasem jednak ciężko było jej z niej wyjść. Z tego powodu, że jeżeli jej drużyna grała trochę słabo, to wtedy po prostu nie było celu, który mogłaby zabić, żeby dostać reset. Teraz nie jest całkowicie zależna od tych resetów, bo nie wiem, czy interesowaliście się, ale ona będzie podrzucała takie sztylety, które będą upadały na ziemię. Jak je zgarnie, dostanie reset na szumpie. I jest to całkiem nie najgorszy system, ale byłoby to zbyt mocne, gdyby po prostu dać jej to za darmo. Więc działa to w ten sposób, że ceną za to jest to, że Q odbija się mniej razy, więc jej poke na linii nie będzie taki denerwujący, a poza tym jej animacje podobno są odrobinę zwolnione. Nie będę wszystkich postaci po kolei wymieniał, ale głównym celem reworka na pewno powinno być to, żeby każdy asasyn mógł robić swoją robotę. Innym problemem na asasynów jest brak counterplayu. W sumie o tym troszeczkę powiedziałem, ale jest to na pewno ważna sprawa. Jeżeli mamy taką Katarinę albo Zeda, którzy zbyt dobrze by sobie radzili z wbijaniem w swój cel i wychodzeniem z walki, to jest niedobra sytuacja. I tutaj jeżeli chodzi właśnie o ten counterplay, to bardzo dobrym przykładem jest Katarina, która nie dość, że dostaje rzeczy, które są dla niej na plus, to ma też zwolnione animacje umiejętności i na dodatek też sztylety upadają na ziemię, dokładnie wiecie gdzie, możecie się na to przygotować. To jest przykład dobrze zrobionego mechanizmu counterplayu, że wiecie co na nią robić. Innym dużym problemem z asasynami, który w zasadzie pojawił się chyba dopiero w tym sezonie, jest to, że można na nich budować takie buildy, które nie były początkowo przemyślane jako buildy dla asasynów. Mam tutaj na myśli Echo, który jest bardzo dobrym tego przykładem. Jeżeli możecie budować się tanki na asasynie i zadawać obrażenia, to jest to na pewno niedobre. Asasyn nie powinien mieć na tyle dużych bazowych obrażeń i innych mechanizmów, które pozwalałyby mu iść w tanka i dalej robić obrażenia. Tutaj, jeżeli chodzi o Echo, to on będzie miał usunięty slow z pasywy, o ile się nie mylę. Jest to dobre zagranie w tym przypadku, bo największą wadą, nie wadą, największym problemem, jaki ludzie mieli z tankiem Echo, było to, że jest wytrzymały i ma duże obrażenia, ale z dużymi obrażeniami idzie sobie jeszcze poradzić. Ale jako, że on spowalniał z tej pasywy,
mógł was gonić bardzo, bardzo długo przez całą mapę, aż w końcu by zabił. Więc myślę, że w kwestii tutaj tych buildów Riot będzie się starał na bieżąco, jeżeli coś się pojawi, jakiś asasyn mocno w tanka, to prawdopodobnie będą się starali to gdzieś tam w patchach jeszcze korygować. Aktualnie jedynym takim przykładem był w sumie Echo. Pewnie zrobiliby coś z Akali, bo przez jakiś czas był grany bardziej tanki build na Akali, ale teraz to jakoś odeszło, już tak się nie gra. I kolejnym problemem między asasynami jest małe zróżnicowanie. Bo jaka jest dla was różnica, czy wbije w was Zed, powiedzmy, z ulta, czy i zabije, czy wbije w was Talon ze swojego E i potem rzuci całe combo i was zabije. Praktycznie żadna. I tutaj, jeżeli chodzi o zróżnicowanie, to jest to, co robił Riot w przypadku reworku magów oraz AD Carry, czyli będą po prostu różnicowali mechaniki różnych postaci. Na przykład, jeżeli będziecie grali na Talona, to on już nie ma takiego łatwego gap closera, ale z drugiej strony może do was przeskoczyć wtedy, kiedy się nie spodziewacie tego przez ścianę, co jest na pewno bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi na przykład o Katarinę, to już nie możecie się czuć tacy bezpieczni, bo jeżeli gdzieś leży jej sztylet, ona może do niego doskoczyć i potem doskoczyć na was. Podoba mi się ten rework, to jak jest przeprowadzony. Bardzo mi się podoba też zmiana, którą dostaje na przykład LeBlanc. Z LeBlanc miałem ten problem, że jeżeli grał na nią ktoś niedoświadczony, albo po prostu trochę wymknęła się spod kontroli, to miała za łatwy sposób na to, żeby wyrzucać obrażenia. Mówię teraz konkretnie o tym, że jeżeli, wiecie, co to jest za postać, jeżeli wskakuje ona z W, rzuca wam Q, R, E i nie żyjecie. Ma chore skalowania, więc tak się zdarzało. Teraz będzie musiała trochę dłużej stać przy swoim celu, a dostała za to coś bardzo ciekawego z tymi iluzjami, że one trochę inaczej działają. Jest to bardzo zmiana na plus, z tego względu, że co z niej był za mag iluzji w sumie? Czy ona była nazwana tym magiem iluzji z tego powodu, że miała na pasywie tylko tą iluzję? Takie, wiecie, trochę nie miało dla mnie bardzo sensu. Jeszcze jeżeli chodzi o zróżnicowanie postaci, bardzo przyjemna zmiana na Shaco. Śmiesznie będzie teraz, wiecie, bo muszę sobie chwilę, jak to było? To było tak, że jak Shaco ginie, czy jak klon ginie? Nie jestem teraz na 100% pewien, ale jak ginie któryś albo Shaco, albo jego klon, to zostawia 3 pacynki. To super pasuje do samej postaci, nie? Takie klimatyczne, powiedziałbym. Wiecie, taki Joker i tutaj zostawia właśnie 3 boksy po swojej śmierci, jeszcze kogoś może tym dobić. Okej, powiem wam, że to na tyle moich przemyśleń z reworkiem asasynów. Mogliście z tego filmu łatwo wywnioskować, że moim zdaniem rework jest jak najbardziej na plus, bo asasyni nie są teraz w najlepszej kondycji. Myślę mimo wszystko, że nie rozwiąże on od razu wszelkich problemów, ale od tego jest presezon, żeby właśnie poeksperymentować. Od tego jest presezon, żeby zbalansować postaci na spokojnie, poprowadzać różne zmiany, zobaczyć jak to działa. Więc tak, pewnie nie rozwiąże wszystkich problemów, ale zanim zacznie się sezon 7, już wszystko powinno być ładnie zbalansowane. Okej, więc mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, że możecie zostawić łapkę w górę, jak lubicie takie teoretyczne gadanie, theory crafting i tak dalej. Możecie również zasubskrybować mój kanał i wejść na Facebooka albo grupę na Facebooku, na fanpage albo grupę na Facebooku. Linki do tych rzeczy są w opisie. A tymczasem żegnam się z wami. Słyszymy się w następnych materiałach. Peace.